Dzień dobry na kanale Axis Libris. Dzisiaj chciałabym powiedzieć o książce, która przyczyniła się do jakby ustalenia pewnych moich poglądów. Ostatni dzień skazańca, Victor Hugo. Czy Hugo? Nie wiem, jak się czyta to nazwisko. Wszystko jedno, Victor Hugo. Jeśli chodzi o tę książkę, przeczytałam ją już dosyć kilka lat temu. Jakby ja mam czasami takie coś, że po prostu chcę zapoznać się z tą klasyką, z tymi pierwotnymi jakby książkami, które wpłynęły potem na inne książki, czy się pojawiają wśród innych książek. I gdzieś też pojawiały się, wiadomo, też odnośniki, jakieś odniesienia do Ostatniego dnia skazańca. Jest napisane nawet klasyka literatury francuskiej. I owszem, jest to klasyka i jest to dosyć krótka książka, pisana w stylu jakby a la dziennik, coś takiego, co troszeczkę tak mi się kojarzy, jest podobnie pisana, co wam już kiedyś opowiadałam, kolekcjoner. Też jest taki dziennikowy jakby styl i tutaj mamy taki dziennikowy styl. Typu nie, o drogi pamiętniczku, tylko po prostu jest od razu zwracanie się do kogoś, kto kiedyś będzie czytał dziennik. To jest pisane z punktu widzenia osoby skazanej na karę śmierci poprzez gilotynę we Francji. Także no, to są tamte czasy, prawda, więc tam gdzie XIX wiek, więc to jest jakby zrozumiały punkt widzenia, ale jest to tak pisane, że pomimo tego, że są tutaj odniesienia do tych starych czasów, właśnie jakieś stroje, jakieś zwyczaje, jakieś tam kulturowe naleciałości, to mimo tego, że jest to dosyć konkretne miejsce w konkretnym czasie, to jest dość uniwersalne. Punkt widzenia, stan psychiczny osoby, która właśnie jest skazana na śmierć, stan, w ogóle to wszystko, co się tu dzieje, to jest bardzo uniwersalne, pomimo tego, że no dzisiaj już się nie skazuje na gilotynę, nie dzieje się to w taki sposób, to jednak mimo wszystko tu jest bardzo dużo tego takiego punktu widzenia, który jest dla nas wszystkich praktycznie. Każdy z nas mógłby się z tym utożsamić. I przeczytanie tej książki bardzo na mnie też wpłynęło. Ja dawno, dawno temu, lata temu, miałam takie podejście, że no, kara śmierci to w sumie słusznie, bo po co tam wydawać na więzienia dożywocie, płacić, a tu ktoś jest winny, to niech, po co on ma żyć w społeczeństwie, niech umrze i kara śmierci, słusznie, fajnie, spoko. Jakby ta książka przyczyniła się poniekąd do obrócenia mojego punktu widzenia o 180 stopni. Ja przez to, że jestem dosyć empatyczną osobą, to tę książkę czytałam z takim, że ojej, bardzo się wczułam w to, po prostu taki, to było takie dla mnie, że no a jakby to mnie spotkało, jakby to mi się zdarzyło i po prostu stwierdziłam wtedy, że to jest zbyt okrutne, żeby trzymać kogoś tak w tej celi i żeby on przeżywał, że on tu zaraz umrze, że to nie. I to po prostu przyczyniło się do mojego budowania tego poglądu, który mam obecnie, że kara śmierci nie, dziękujemy. To jest już przeżytek, to w czasie, kiedy cywilizowane społeczeństwo jest cywilizowane, to nie powinno mieć miejsca takie coś jak kara śmierci. I generalnie to jest to, jakby u mnie jest to pogląd poparty pewnymi argumentami, które też się rozbudowują z czasem, ponieważ pierwszym i nadrzędnym takim moim argumentem przeciwko karze śmierci było zawsze to, że, znaczy zawsze, odkąd mam ten pogląd, było to, że jakby sądownictwo, kryminalistyka, te wszystkie siły dochodzeniowo, sądowniczo osądzające i tak dalej, wyrokujące, to są ludzie, którzy są omylni. I to są też techniki, które są omylne. Więc to jest po prostu bardzo duża stawka, to jest czyjeś życie
I według mnie to jest niewarte tego, żeby ryzykować. Tak jak są przypadki ludzi, którzy zostali osądzeni i wszyscy myśleli, wierzyli, że tak, to jest prawdziwy osąd, to jest zgodne z prawdą, tak było faktycznie, on jest rzeczywiście winny. I siedział w więzieniu ileś lat i się okazywało nagle jakieś nowe dowody, jednak nie był winny. I siedział po prostu za niewinność. Ale nawet jeżeli on siedział w więzieniu, może z niego wyjść, jest jakaś opcja, on jeszcze może kontynuować, on się może dowiedzieć, że inni ludzie wiedzą już, że jest niewinny. Więc to jest też bardzo dużo, jakby to jest profit. Więc według mnie to jest, jest to mniejsze ryzyko. I jak ten ktoś, nie wiem, zmarnuje życie ileś tam 10 lat w więzieniu będzie siedział, ale będzie to życie miał, będzie sobie jakoś tam ogarniał to i będzie mógł po prostu otworzyć nowe życie, jak wyjdzie, napisać książkę, cokolwiek, zrobić coś właśnie w tym kierunku, żeby to życie swoje jakby może nie tyle odzyskać, ale odbudować jakieś nowe. Będzie miał szansę po prostu, żeby mieć jakąś rekompensatę. Jeżeli zaś ktoś straci życie w wyniku błędnego wyroku, w wyniku po prostu jakiegoś osądu, który będzie nieprawdziwy, no to już tu nie ma odwrotu. To już jest sytuacja, gdzie nie ma odwrotu, gdzie nie ma po prostu żadnej opcji, żeby jakoś zmienić tę sytuację. Nie zmartwychwstanie się tej osoby. O ile uwięzionego niesłusznie można uwolnić, to uśmierconego już się nie da odżywić, prawda? Ożywić. Więc no to jest po prostu coś, to jest sytuacja, to jest decyzja zbyt nieodwracalna, żeby móc ryzykować według mnie. A no to osądy zawsze będą mylne, zawsze będą mogły, będą mieć jakieś ryzyko błędu. Nigdy nie będzie sytuacji, gdzie mamy 10 tysięcy miliardów procent pewności, że tak, to był ten człowiek. I okej, i nawet jeżeli powiecie, że dobra, ale tu widzieliśmy wszyscy tak, zabijał, dobra, okej. Tylko że sam fakt, że ktoś coś zrobił, to jeszcze nie jest też jakby powód, że on zasługuje na to, żeby nie żyć. Ponieważ są różne przyczyny tego. A tego nikt nie zastanawia się nad tym. Jak tutaj przygotowywałam się do tego nagrania, to obejrzałam sobie jedno wideo, które w sumie polecam, tutaj gdzieś jest link. Jest to wideo, które kiedyś znajomy mi podesłał. Senpai Grom, pozdrawiam. To jest wideo o właśnie karze śmierci. I tam pod spodem w komentarzach ludzie się bardzo właśnie tutaj, o, ale ja jestem za karą śmierci, a jestem przeciw, a jestem za, głównie za. Że tutaj, a, bo on to zrobił, a to mimo wszystko, a są kamery, monitoring, a jak jest nagrane, że on to zrobił. No dobrze, tylko że nikt z was się nie zastanawiał. Dlaczego ta osoba to zrobiła? Są bardzo różne przyczyny, dlaczego ktoś zrobi jakiś czyn. Nawet jeżeli wymorduje 10 osób pod rząd, to jest jeszcze przyczyna tego. I te przyczyny są tak bardzo różne, te czynniki, które na nas wpływają, są tak bardzo różne, że osądzanie, że a po prostu zrobiłeś to i koniec, do widzenia, dead. No, nie sądzę, żeby to było fair, sprawiedliwe i w ogóle powinno tak być. Nie powinno tak być, ponieważ czynniki są różne i nawet jeżeli masz 100% pewności, że ta osoba to faktycznie zrobiła, bo po prostu widzisz to na własne oczy, nie wiesz, dlaczego ta osoba to zrobiła. A nawet jeżeli zrobisz śledztwo i myślisz, że o, już wiesz dlaczego, to nie jest to 100% pewności, dlaczego ta osoba to zrobiła. Są bardzo różne przyczyny i po prostu egoistycznie stwierdzam, że nie chcę kary śmierci, ponieważ sama mogę prędzej czy później paść ofiarą tego. Nie chciałabym, bo może być błędny po prostu wyrok sądu, okaże się, że ktoś mnie wrobił na przykład i pójdę na, nie wiem, stryczek, krzesło czy jakkolwiek zastrzyk, jakkolwiek tam teraz będą to oferować. Jak to brzmi? To, no, jest też możliwość, że będę po prostu w jakiejś sytuacji sprowokowana do tego, że mimo, że nie chcę, ale zrobię jakąś zbrodnię, bo nie wiem, z jakiejś tam przyczyny, zrobię jakąś zbrodnię i za to mam jakby pójść na karę śmierci. No jakby nie uśmiecha mi się taka wizja, jakby nie planuję tego robić, ale życie jest różne. Różne są sytuacje i nigdy nie mamy pewności, co nam samym się przytrafi. Więc jakby, no,
ja nie chcę życzyć ludziom czegoś, czego sama bym nie chciała jakby doświadczyć, więc jeżeli kara śmierci jest rozpatrywana, to ja zawsze zagłosuję przeciwko karze śmierci, ponieważ między innymi sama nie chcę po prostu, żeby mnie to spotkało, sama nie chcę doświadczyć kary śmierci, a wiem, że życie i sytuacje są tak bardzo różne, tak nieprzewidywalne, nigdy tego nie przewidzisz. Ty możesz sobie mówić, a ja nigdy bym tego nie zrobił, nie wiesz tego. Nigdy nie wiesz tego, czy byś zrobił, czy byś nie... Po prostu to jest nieprzewidywalna sytuacja i nie wiesz, jaki czynnik gdzieś kiedyś cię może pchnąć do tego i wiesz, no... Ja bym nie chciała doświadczyć kary śmierci, wolałabym pójść na dożywocie, jakoś sobie tam odpokutować, a z drugiej strony kara śmierci, no tutaj już nic nie zrobię z tym faktem, prawda? Więc też drugi argument. To jest kara, która niczego nie wnosi. Drugi argument to jest kara, która niczego nie wnosi. To nie jest kara. To jest akt zemsty, a zemsta nie jest drogą Jedi. Nie, generalnie to po prostu kara może być czymś, co uczy osobę, która przewinęła, której to jest przewinienie, która przewiniła, zawiniła, osoby, która zawiniła. To jest coś, co może uczyć tę osobę. Kara to jest coś, co może po prostu dać, że jakby szansę, żeby ta osoba odpokutowała. Czyli może odpracować swoją winę, może właśnie na przykład mogliby ci przestępcy pracować i ten zarobek by szedł na rekompensatę dla rodzin ofiar. To byłaby też sytuacja, kiedy mogliby po prostu faktycznie ulec jakiejś resocjalizacji. Istnieją techniki resocjalizacji w Skandynawii, na przykład jest to praktykowane i przestępczość jest jakby mniejsza dzięki temu. I więc te resocjalizacyjne techniki, jeżeli są prowadzone w sposób skuteczny, prawidłowy, w sposób prawidłowy, to są skuteczne, więc w bardzo wielu przypadkach możliwa byłaby to opcja. I to jest też kwestia tego, że taka osoba może po prostu dojść do autorefleksji, że faktycznie zrobiła źle i zabiła człowieka, czy tam ludzi, czy cokolwiek tam zrobiła jakiegoś niefajnego, to jeżeli żyje z tą myślą, według mnie, żyje z myślą, że społeczeństwo nią gardzi, potępia, że nie ma praw, bo po prostu zrobiła coś strasznego, życie z tą myślą, według mnie, może być czasem większą karą, że może być to większym cierpieniem jakby dla tej osoby, że to może być bardziej przykre doświadczenie, jeśli już rozpatrujemy w ramach zemsty, no bo umrze, no to umrze i koniec, i do widzenia, i już ma lepiej, tak, bo już nie odczuwa. A jeżeli żyje z tą myślą, to według mnie jest większy nacisk tej zemsty, jeżeli już byśmy chcieli się mścić. No więc według mnie to jest dużo bardziej cywilizowane, dużo bardziej słuszne, praktyczne i po prostu pozytywne, jeśli można tak powiedzieć, bardziej prawidłowe, jeżeli nie stosujemy kary śmierci, tylko już ewentualnie tam dożywocie czy inne tam takie rzeczy. Też eskalacja, jak na przykład jest kara śmierci, to trzeci argument przeciwko karze śmierci, eskalacja. To jest argument, który podsunął mi, kiedyś oglądałam live i transmisje, jakby nagrania live'ów takiego kanału, takiego youtubera Niepoprawny. I on tam między innymi właśnie mówił też właśnie o karze śmierci w którymś live'ie. I to był argument, który wzięłam od niego, bo ja nie rozważałam tego w tym aspekcie, a stwierdziłam, że to faktycznie to jest słuszne. To jest faktycznie słuszne punkt widzenia, prawidłowy według mnie. Mianowicie eskalacja. Jeżeli ktoś popełnia jakiś czyn zabroniony, bardzo zabroniony, nie wiem, morderstwo z okrucieństwem i grozi mu kara śmierci, to on sobie myśli tak, okej, za to mi grozi kara śmierci, nic więcej już mi nie dadzą, to mogą mnie tylko raz zabić i więcej nic, więc nie stoi nic na przeszkodzie, żeby zabić kolejnych 10 osób, tak naprawdę, że może mnie ponieść, fantazja, tutaj mogę robić nie wiadomo jakie rzeczy. Co w sumie
w pewnym sensie jakby fala seryjnych morderców w USA w pewnych latach. No nie wiem. W każdym razie tak mi się wydaje, że to jest jakby słuszny punkt widzenia, że w takim wypadku, kiedy nie masz totalnie nic do stracenia, to możesz rzeczywiście popłynąć z tym faktem, że tak powiem. I jeśli chodzi o alternatywną sytuację, bo tam spotykam właśnie w tych komentarzach argumenty, że no ale jak masz dożywocie, to też więcej niż dożywocie ci nie dadzą, więc też masz, nie masz nic do stracenia. Właśnie nie. Jeśli chodzi o dożywocie, to tutaj jest cały czas twojego życia, kiedy wszystko się może zmienić. Możesz mieć skrócony wyrok za dobre sprawowanie. Jak zobaczą na przykład, że się resocjalizujesz, to możesz wyjść po 25 latach na przykład. Jeżeli będziesz, nie wiem, mieć jeszcze gorsze przewinienia, to możesz trafić do więzienia o zaostrzonym rygorze. Możesz trafiać do izolatki, nie wiem. Są po prostu pola do manewru, gdzie faktycznie możesz mieć gorszą sytuację, nie docierając do punktu kary śmierci. Nadal mając to dożywocie, jest zawsze sytuacja, że może być gorzej. Możesz mieć odbierane prawa, nie wiem, dostęp do jakichś dóbr typu internet, cokolwiek. Są opcje manewru. Więc tutaj, jeżeli zabijesz z okrucieństwem jakąś osobę i normalnie gdzieś tam byś dostał karę śmierci, tutaj dostajesz dożywocie, to masz gdzieś tam z tyłu głowy, ja nie mówię, że każdy z ludzi, którzy to robią, ale że jest szansa, że osoba, która to robi, będzie mieć gdzieś z tyłu głowy, tu mógłbym jeszcze tam zabić kogoś tam, ale no niekoniecznie, bo tutaj mogę mieć gorszą sytuację, nie będę mieć możliwości apelacji o 25 lat albo coś takiego. Jest gdzieś jeszcze pole do negocjacji z psychiką takiej osoby, która po prostu właśnie decyduje się, czy z jakiegoś tam powodu postępuje w taki, a nie inny sposób i dokonuje tego czynu zabronionego. To jest zawsze sytuacja, gdzie jeszcze można coś zmienić. Może być gorzej, może być lepiej. Nie ma opcji, gdzie już koniec i więcej gorzej nie będzie. Więc to nie jest tak eskalujące, jak właśnie w przypadku kary śmierci, gdzie jest tylko ten jeden punkt i to już jest ostateczność i więcej już nie będzie nic. Więc według mnie nadal kara śmierci tutaj jest negatywnie, źle i więcej jakby... To są argumenty przeciwko. Też czytałam właśnie w tych komentarzach, czego nie zweryfikowałam jeszcze, ale brzmi to dla mnie dosyć racjonalnie, brzmi to dla mnie jakby wiarygodnie, ale jeżeli chcecie, to możecie zweryfikować i możecie na przykład wyprowadzić mnie z błędu, jeżeli się okaże, że jest inaczej. Mianowicie, ponoć statystyki pokazują, że w miejscach, gdzie jest kara śmierci i gdzie nie ma kary śmierci, nie ma znaczącej różnicy, że to nie działa tak, że wprowadzimy karę śmierci, to będzie mniejsza przestępczość, że to tak nie działa. I nawet jeżeli tutaj mamy, nie wiem, przykłady Stanów Zjednoczonych, gdzie w jednym stanie jest kara śmierci, w drugim nie ma kary śmierci i przestępczość jest, powiedzmy, że zbliżona, no to jakby, okej, to możemy nawet nie porównywać tego, ale są miejsca, gdzie kiedyś była kara śmierci, a potem jej nie było. Na przykład Polska. W Polsce kiedyś była kara śmierci, a potem jej nie było. I jakby, no, nie ma czegoś takiego, że ta przestępczość nagle wzrasta, kiedy nie ma tej kary śmierci. Mam wrażenie, że jest wręcz przeciwnie. W sumie kiedyś się spotykałam ze statystykami w Polsce, gdzie faktycznie ta przestępczość w czasie, kiedy była kara śmierci, była trochę większa niż jest teraz, więc można by się tu dopatrywać troszeczkę innej zależności niż ludzie, którzy propagują karę śmierci, chcieliby uzyskać. Więc myślę, że to jest jakiś tutaj też, można by to uznać za argument. Chociaż no, jest to rzecz do zweryfikowania, bo jak mówiłam, ja nie sprawdzałam dokładnie tych statystyk, ale myślę, że jestem blisko przekonania, że jest to możliwe, że faktycznie jest to prawda, ponieważ, no tak jak mówiłam, to może prowadzić do eskalacji, kiedy nie mam już nic więcej do stracenia. Też spotykałam się z takimi argumentami, że o, bo ktoś może zabić, żeby pójść za kratki, tylko żeby po prostu wrócić do więzienia, na przykład jakaś tam recydywista, nie? Był w więzieniu i potem nie mógł sobie poradzić w życiu, więc zabija po to, żeby trafić z powrotem do więzienia. Jakby, no, może i są takie przypadki możliwe, nie powiem, że nie, ludzie są bardzo różni, sytuacje są mega różne, więc gdzieś tam w tym prawdopodobieństwie się znajduje ta opcja, ale no, ten przypadek jest skrajny, ponieważ do więzienia mogą trafić za dużo mniejsze przewinienia.
choćby nie wiem, za oszustwo podatkowe nawet. Więc to jest coś za. Jakby, jeżeli masz opcję trafić do więzienia za mniejszą rzecz, to łatwiej ci zrobić tą mniejszą rzecz niż faktycznie zabić kogoś. Zwłaszcza jeżeli siedziałeś w więzieniu i wiesz, że tam no, są różne sytuacje. Więc no, niekoniecznie bym twierdził. To jest tak marginalna liczba osób, które to robią, że już wolę zaryzykować coś takiego niż ryzykować karę. To jest też porównanie właśnie skali ryzyka. Jeżeli mam opcję, żeby zezwolić na życie, powiedzmy w dożywociu albo w tam 25 lat więzienia, cokolwiek takiego, zezwolić na życie osobom, które są skrajnie aspołeczne i są po prostu takie, że naprawdę wyjdą i ponownie będą czynić jakieś przestępstwa, czy cokolwiek takiego. Ale dać też szansę właśnie na tym, że skazani niesłusznie będą uwięzieni, a potem będą mieli szansę wyjść, stawiając tę sytuację przeciwko sytuacji, gdzie karzemy na śmierć ludzi, którzy zasługują na to, bo zrobili jakieś przestępstwa, ale jednocześnie ryzykujemy przynajmniej jednej osoby zabrać życie niesłusznie oskarżonej, to ja już wolę poświęcić społeczeństwo i tutaj mieć to, że te osoby okrutne żyją, niż zaryzykować życie tej jednej niesłusznie oskarżonej. Więc to jest skala po prostu ryzyka. No, ja też nie jestem jakąś osobą, która uważa, że życie jest super zajebistą wartością, ale wiem, że ludzie inni uważają ją za wartość, więc ja z szacunku do tego, że oni mają to za wartość, nie chcę im tego odbierać. Więc uważam, że to jest po prostu nie okej. Więc też jak są jakieś tam argumenty takie zwolenników kary śmierci, że o, bo kara śmierci to wychowuje to społeczeństwo w takim poczuciu, że no, mamy tę ostateczną karę gdzieś tam, ona jest w perspektywie. No to nadal nie, ponieważ, no tak jak mówiłam, eskalacja i to jest to, że no nie ma tej udowodnionej korelacji, że rzeczywiście tutaj jest jakiś wpływ na zmianę liczby przestępczości, że tutaj faktycznie ludzie nie będą popełniać tych przestępstw, bo mają tę wizję kary śmierci. Nie jest to nigdzie udowodnione, więc no to nie działa, więc to wychowywanie społeczeństwa wcale tak nie działa, więc myślę, że to jest obalone bardzo łatwo. I jeszcze Wam powiem o jednej rzeczy, która tutaj jest w tej książce w sumie wykazana. Jeszcze jeden argument przeciwko karze śmierci. Ponieważ jak karzemy osobę jakąś na karę śmierci, która zrobiła jakieś tam straszne zbrodnie, nie wiadomo co, to nie tylko ta osoba, która zostaje zabita w wyniku egzekucji, jest karana w tym momencie, ale też jej rodzina, jej bliskie osoby, które w ogóle nie muszą mieć nic wspólnego z jej uczynkiem. Ponieważ osoba, która, nie wiem, zamordowała tam 10 osób, ma rodziców, ma potomstwo, ma małżonków, czy tam małżonkę, czy małżonka, ma jakieś tam inne osoby bliskie, które po prostu będą raz, że napiętnowane, że o, twój tutaj członek rodziny popełnił straszne zbrodnie. Dwa, że stracą tę osobę. Ona umrze i już jej nie będzie. Więc jeżeli ta osoba, ten przestępca dostanie dożywocie, to jest możliwość, żeby utrzymywać z nim kontakt, żeby go odwiedzać co jakiś czas. Gdzieś tam ta osoba jeszcze istnieje. Możemy spróbować na nią wpłynąć na jej resocjalizację. Mamy taką szansę, mamy taką opcję, żeby po prostu wpływać na tę osobę też. Albo po prostu no, mieć jakiś kontakt z tą osobą, która jest nam bliska. Więc jest to po prostu możliwość. Nie mówię, że każdy członek rodziny potrzebuje takiej możliwości, ale jest to możliwość, którą można wybrać. Można odwiedzać tę osobę, można mieć z nią kontakt i tak dalej. Więc myślę, że jest to mniejszy ból niż po prostu stracić ją tak o, że nie dość, że się dowiadujesz, że twój ukochany, czy tam syn, czy mąż, czy ktoś taki zabił ileś osób, zrobił coś strasznego, to jeszcze tracisz tę osobę na zawsze. I jakby czym te osoby z tego otoczenia tej osoby, czym ci bliscy się przyczynili do tej zbrodni? Niekoniecznie musieli.
mogli nie mieć kompletnie nic wspólnego z tym. Nie wiedzieć, nie mieć wpływu, wiecie o co chodzi. Więc dlaczego one mają być karane taką tragedią, taką traumą dodatkową? Jakby, czym sobie zasłużyły na to? I tu właśnie jest to opisane w taki sposób, że no, ten skazaniec się zastanawia nad tym, że ma matkę, ma żonę, ma córkę małą, małe dziecko, które po prostu nawet nie jest świadome tego, że jego ojciec jest w więzieniu i będzie zabity. Jest po prostu już w ten sposób wychowywane to dziecko, że ono potem go odwiedza i nie rozpoznaje tego ojca. Mówi, ale mój tato nie żyje. I to jest bardzo poruszające dla mnie. Oraz też jeszcze jest ten aspekt właśnie, jak już mówimy o rodzinach tych osób skazanych, poruszmy też aspekt osób, rodzin osób pokrzywdzonych, czyli tych na przykład zabitych i tak dalej. Nie przypomnę sobie teraz gdzie i kiedy, ale spotykałam się z jakimiś tam wywiadami z osobami, które straciły członka rodziny właśnie wskutek morderstwa, nie wiem, jakiejś tam matki, ojca, nie wiem, jakąś tam córkę czy syna stracili, czy ojca, czy matkę, coś takiego. I spotykałam się niejednokrotnie, myślę, że to jest gdzieś do znalezienia w internecie, jakieś wywiady z członkami rodzin właśnie tych, którzy stracili te osoby, którzy byli na przykład świadkami tego, że była ta egzekucja na mordercy, że została wykonana kara śmierci i że na początku mieli taki hype na to, że tak, on nie zasługuje na to, by żyć, ale kiedy to nastąpiło, oni w ogóle nie odczuli ulgi. Ta zemsta nie przynosi ulgi. Nie przynosi odczucia takiego relief, że, znaczy, może w niektórych przypadkach, może, nie wiem, ale nie jest to generalne. Nie jest to takie ogólne, że to nie dzieje się stanowczo zawsze i że to jest tego warte. Zemsta generalnie, tak, niekoniecznie. To jest, w ogóle zemsta jest bardzo pierwotnym i prymitywnym odruchem. Więc no, ja uważam, że cywilizowane społeczeństwo, które jest współcześnie już takie modernistyczne, cywilizowane, już takie rozwinięte, nie powinno folgować zemście, folgować potrzebie zemsty, więc według mnie to jest po prostu coś, co powinniśmy zażegnać, że to już jest niepotrzebne i nie powinniśmy brać pod uwagę tego i ta potrzeba zemsty powinna być jakby ograniczona do tego, że no, ten, kto ci się przyczynił do utraty kogoś, to on nie pójdzie na łatwiznę, że on nie będzie żył. On będzie żył z tą myślą. I będzie żył z myślą, że społeczeństwo go nienawidzi za to, że on odebrał twoich potomków czy tam kogoś. Więc według mnie to jest absolutnie bez sensu, żeby utrzymywać karę śmierci. Ta książka przyczyniła się do tego, że w mojej głowie otworzyła się dyskusja na ten temat. Bo ja kiedyś myślałam inaczej. Dzięki tej książce zaczęłam się zastanawiać, dzięki tej książce zaczęłam rozważać i szukać tych argumentów właśnie, rozważać, patrzeć na sytuację z punktu widzenia osoby skazanej. Ja, przeczytawszy tę książkę, przeczytawszy to, jaką drogę psychologiczną, jakie przemiany psychiczne przechodzi osoba skazana na śmierć, która wie, że za chwilę straci to życie i siedzi w tej celi, ja miałam takie poczucie, geez, ja bym nie życzyła tego nikomu. Ja nie chciałabym przeżyć tego. Nie chciałabym przez to przeżyć. I nie chciałabym po prostu być skazana. I nie chciałabym życzyć tego komukolwiek. Nawet jeżeli postąpiłeś naprawdę chujowo, jest strasznie jakąś zbrodnię. Są inne opcje. Nie musi to być kara śmierci. To nie musi się kończyć w taki sposób. To jest po prostu według mnie zbyt okrutne. Więc to jest książka, która naprawdę potrafi zmienić punkt widzenia, zmienić poglądy. To jest książka, która jest napisana w taki sposób, że jesteśmy w stanie wczuć się w tego skazanego. Jej nie ma tu wymienionego wprost, z jakiego powodu on jest skazany, za co on jest skazany. Nie ma wymienionego konkretnego powodu, poza tym, że jakieś tam są aluzje, że on kogoś zabił, krew została przelana. Aczkolwiek ja czytałam to już dość dawno i mam jakieś takie poczucie gdzieś z tyłu głowy, że to chyba chodziło o ojca, czy że ja się domyślałam, że tam były jakieś aluzje,
czy sceny, w których ja gdzieś tam miałam z tyłu głowy takie, że o kurde, to on chyba swojego ojca zabił. I gdzieś, nie wiem, czy to gdzieś było potwierdzone, nie znalazłam w internecie nigdzie potwierdzenia tego, ale ja gdzieś tutaj miałam takie wspomnienie, mam takiego poczucia, że miałam taką gdzieś interpretację, czytając tę książkę, że chyba chodzi o zabicie ojca, o ojcobójstwo. On tu gdzieś chyba też mówi o ojcobójcach. Nie pamiętam, ale w każdym razie, ojcobójco, jak to w ogóle brzmi. W każdym razie jest to taka dosyć otwarta kwestia. I też właśnie jeśli chodzi o przyczyny tego, dlaczego popełniamy przestępstwo. Że to nie jest tylko, że o, popełniłeś przestępstwo, idź i umrzyj. Tylko są jeszcze jakieś przyczyny, które nas pchają do tego, żeby popełnić przestępstwo. Więc to jest też otwieranie dyskusji na temat tego, żeby nie osądzać bezpośrednio, zrobił albo nie zrobił, sytuacja zero-jedynkowa, ale też jeżeli zrobił, to zadać pytanie dlaczego. Co go do tego pchnęło? Czy to było usprawiedliwione w jakiś sposób? Czy to miało faktycznie, czy to jest zrozumiałe? Więc to jest książka, która bardzo porusza, która potrafi zmienić poglądy, która potrafi wpłynąć na nas, która potrafi sprawić, że będziemy rozważać z punktu widzenia, którego mogliśmy wcześniej nie brać pod uwagę. To jest książka, która naprawdę jest bardzo ważna według mnie i dla mnie też, dla mnie osobiście, bo wpłynęła na mnie. Więc jest to książka ważna. Polecam ją ze względu na to, że właśnie jest ważna, potrafi właśnie otworzyć tę dyskusję, potrafi nakłonić do refleksji, potrafi jakby bardzo dużo, potrafi zobrazować nam sytuację, której nie braliśmy pod uwagę, argumenty, których nie braliśmy pod uwagę. Więc to jest coś, czego moglibyśmy nigdy nie pomyśleć, nie czytając tej książki na przykład. Gdybym ja nie trafiła na tę książkę, mogłabym nigdy nie rozważyć tej sytuacji z tego punktu widzenia. Jeśli chodzi o formę, jaką jest napisana w bardzo fajny, przystępny sposób. Nie ma tu jakichś takich, nie wiem, snobistycznych opisów czy czegoś. To się czyta naprawdę dobrze. Czyta się szybko, nawet jak się ma ADHD, przynajmniej w moim przypadku, to jest to czytanie dosyć gładkie. Gładko to idzie. I tutaj, jeśli chodzi o tę książkę, tutaj jest też przybliżana kwestia. Tutaj na przykład mamy slang więzienny, jakieś tutaj jest napisane, że o, głowa złodzieja ma dwie nazwy. Sorbona, kiedy się zastanawia, rozumuje i doradza zbrodnie. Kapusta, kiedy ścinają kat. I tutaj jest na przykład nie wiadomo skąd wzięte. Bella to kat, czapa to śmierć. I tutaj jest też, gdzieś czytałam chyba na Wikipedii, że on faktycznie się wzorował na prawdziwym slangu, więc to nie jest takie, że on sobie wymyślał, tylko faktycznie. Więc to jest też troszkę edukacyjne, historycznie, kulturowo. Jest też właśnie tamtych czasów, troszeczkę można poczuć taki właśnie klimat tamtych czasów XIX wieku. Więc to jest naprawdę ze wszechmiar, to jest mała książeczka. Naprawdę bardzo szybko można przez nią przebrnąć. To jest mała książeczka, ale bardzo dużo wnosi i jest bardzo ciężka, jeśli chodzi o wagę, jeśli chodzi o ważność. Bo wagowa jest lekka, ale jest po prostu, czyta się też o dziwo lekko. Czyta się tak, że faktycznie jesteśmy w stanie wczuć się w tę osobę. Więc czyta się to dosyć lekko i jest to dosyć taka książka ważna, poważna. I ja potrzebowałam jakiegoś odreagowania po przeczytaniu tej książki. Potrzebowałam zanurzyć się w jakieś bardziej fantastyczne klimaty, jakieś takie bardziej lekkie, bo potrzebowałam odreagować po tym. Bardzo mnie to poruszyło, bardzo mnie to wzruszyło i no naprawdę polecam Wam wszystkim, którzy się interesujecie historią tamtych czasów, którzy się interesujecie filozofią, moralnością, etyką, którzy macie jakiekolwiek zdanie, negatywne czy pozytywne, na temat kary śmierci, bardzo polecam Wam, zapoznajcie się z tą książką. I to jest też napisane poniekąd przez Wiktora Hugo, przez to, że on chciał zademonstrować swój pogląd przeciwko karze śmierci, więc udało mu się.
przekonał mnie. Więc to jest coś, co naprawdę Wam polecam na dziś. To jest w sumie fajne wydanie, bo jest tutaj zawarta tylko ta właśnie sama treść książki i na końcu jest krótka notatka o autorze. Więc to jest takie krótkie, zwięzłe i na temat. Nie ma tutaj jakiegoś rozwodzenia się esejami, nie wiadomo czym, nie ma narzucania zdania, interpretacji. To jest tylko sama treść książki. I to naprawdę polecam. Jest to też wydanie takie w miarę kieszonkowe, więc można sobie to wziąć, nie wiem, do pociągu, żeby przeczytać w pociągu. I no co mogę więcej powiedzieć? Jakiekolwiek macie zdanie na temat kary śmierci, pozytywne czy negatywne, zapraszam do komentarzy, chętnie poznam Wasze zdanie, chętnie wejdę z Wami w polemikę, jakby co. Więc też tutaj mamy książkę, którą chciałabym poznać Wasze zdanie, czy czytaliście to, czy przerabialiście to w szkole, bo ja tego nie przerabiałam w szkole, ja to czytałam własnym sumptem. I chciałabym Was też zachęcić do tego, żeby przeczytać tę książkę. Jeżeli już macie ją przeczytaną, wyraźcie swoje zdanie w komentarzach. Jeżeli jesteście ciekawi jeszcze jakichś innych książek, może w podobnym stylu, możecie mi polecić też w komentarzach jakieś inne książki Wiktora Hugo. Hugo? Nie wiem, nie umiem francuski. Wiktor Hugo. Jest to Wiktor Hugo. W każdym razie, jeżeli jesteście ciekawi innych opinii moich o innych jego książkach, możecie zasubskrybować ten kanał, bo prędzej czy później się będą tutaj pojawiać, bo to jest warty przeczytania autor, myślę. Takie jest moje zdanie. Jakie jest Wasze? Napiszcie. I subujcie, jeżeli Wam się podobało wideo, możecie zalajkować i to też poszerzy moje zasięgi wtedy. Więc więcej nie będę się rozwodzić na temat. Wszystko chyba powiedziałam. I polecam. Ostatni dzień skazańca. Papatki!